Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przerwy na kawę. Dzisiaj moim gościem Filip Bobek. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, Agato, za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że przyszedłeś i od razu tak, wiesz, nie będę owijać w bawełnę. Ostatnio na Instagramie Basi Kurdej Szatan zrobiłeś taki mini żarcik. O, no, taki to bardzo... A czy powiem Ci, ja teraz jestem świeżo upieczonym kierowcą i gdybym coś takiego zobaczyła, to... Lekko bym się zdenerwowała. Widać było, że Basia się też zdenerwowała. Wybaczyła Ci już to? Baśka oczywiście, że wybaczyła. Ona tylko, wiesz, podeszła, tam była chwila konsternacji. Oczywiście, wiesz, dla całego zespołu, bo oczywiście robiłem to ja. Robiła to jeszcze, pomaga mi koleżanka z planu. Jeszcze koledzy pożyczyli mi dźwiękowcy Lasso Taśmę, która tutaj jakby spełniła najważniejszą rolę. Bo Lasso Taśma, proszę Państwa, jest najlepsza do robienia takich rys, sztucznych rys na Czyli samochodzie. Na planach chcieli... w ogóle nie ma prawdziwych rys. Ja ich nie robię, tych prawdziwych. Nie należy do tej mafii, która te rysy robi prawdziwe, nie. Ale wiesz co, nie, Baśka śmiała się z tego, ona tylko podeszła, przyjechała palcem i już wiedziała od razu, że wie, że to jest jakaś ściema, ale śmiechu trochę było. Nie no, śmieszny to był żart, nie powiem, że nie. Było dobre. Sporo czasu spędzasz na planie w Rytmie Serca, no. Serialu, kiedy kolejny sezon? Jesienią. Kolejny sezon wchodzi jesienią, tak, dokładnie jesienią. Na tym teraz pracujemy, no. Czy to jest jedyny projekt, w którym Cię zobaczymy teraz w końcówce tego roku, czy...? Nie, w końcówce tego roku jeszcze mnie zobaczysz dalej w Na dobre i na złe. No tak. Bo jest taki bohater... Ty jesteś tam lekarzem. No, w sumie, i wiesz tak, co? No, jestem teraz już zdegradowanym lekarzem, ale co? Nie, bo wiesz co, gdzieś czytałam jakiś wywiad, że powiedziałeś, że uczenie się nazewnictwa tego... Jest koszmarem. Czyli nigdy w życiu na medycynę nie, byś nie poszedł? Nie, absolutnie nie, ja się kompletnie tego nie nadaję, nawet mi to przez myśl nie przeszło, ale wiesz, to jakby nazwy lekarstw albo konkretnych badań, wiesz, które zlecasz, to po prostu nie masz pojęcia, o czym mówisz, a ponieważ to jest tak tobie obce i to są takie skróty rzucane między lekarzami, one inaczej wyglądają na papierze, inaczej kiedy je mówisz. Wiesz, gdybym ja nawet tego nie potrafię powtórzyć, bo ja po prostu jest taka, wiesz, pamięć krótkotrwała, że po prostu zapamiętasz i od razu zapominasz, więc ja bardzo często wspomagam się, że mam to zapisane tu, albo po prostu na kartce, z której zrób to i tamto. Ale tam rzeczywiście też jest, no, super zabawa, absolutnie, super praca i super zabawa. Było głośno w zeszłym roku o tym, że wraca Brzydula. No, było głośno, w tym roku chyba też nawet było głośno. No, już się nie łapię w ogóle, wiesz, bo to jest... Ale no i co? I co z tą Brzydulą? A ty mi powiedz. Ale nie, ale ty mi powiedz, co wyczytałaś, bo ja znaczy, już nie... Znaczy, wyczytałam, że no. Ma wrócić. Ostatnie informacje, które czytałam, no to było, że jakby była podana pierwsza scena z Brzyduli 2, gdzie wszyscy niby zginęli. No, ale to ty może wiesz coś więcej. Czy ja coś więcej wiem? Wiesz co, czy ja coś więcej wiem? Ja chyba nie wiem wiele więcej, bo nawet wiesz, że gdybym wiedział, powiedzmy, że nawet gdybyśmy teraz pracowali nad tą Brzydulą, nie mógłbym tego powiedzieć. Nie pracujemy nad nią teraz. Wiem, że są jakieś plany, wiem, że są jakieś zakusy i coś w tą stronę niby się dzieje. Są pytania, ale niekoniecznie padają odpowiedzi. Też bym chciał wiedzieć, co będzie na 100%. Ale czy ty chciałbyś wrócić do tego serialu? Kurde, ale to jest ciężkie pytanie. To jest bardzo ciężkie pytanie. Ale taka pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, to jest tak, proszę Państwa, chciałbym wrócić do tego projektu, tak. Tym bardziej, że przecież ten projekt, można powiedzieć, że trochę Cię stworzył, tak? No, absolutnie, od tego Marek się Dobrzański, wszystko zaczęło. Przecież, która się nie kochała w Marku Dobrzańskim, no. No ale wiesz, od tego się zaczęło wszystko, no. Od tego, wiesz, no jakby wszyscy poznali, nie? Jakby to jest taki projekt, który dobrze nazwałaś, no można powiedzieć, że mnie stworzył, mnie pokazał, nie? Tego momentu jakby istnieje. Wiesz co, ostatnio rozmawiałam z Przemkiem Saletą tutaj. Dzisiaj na Instagramie też rzuciło mi się w oczy Julia Wieniawa powiedziała, że aktor musi być bardzo cierpliwy, dlatego że on tak naprawdę więcej czasu spędza czekając na scenę, niż w ogóle ją grając. Czy ty się z tym zgodzisz, czy nie? Ponieważ ja dokładnie dwa dni temu, pamiętam, w aucie, kiedy czekaliśmy, aż po prostu się wszyscy przerzucą z jednego planu na drugi plan, z lokalizacji na lokalizację, coś tam i ustawiam światło i zrobią coś tam i jeszcze jedna przystawka, i jeszcze ktoś, jeszcze coś. I ty wiesz, kurde, mam już w sobie te emocje, w sensie już mam ten tekst, który chcę powiedzieć, już mam go 1000 razy przepowiedziany, już i czekam od 2 godzin albo ponad 2 godzin, żeby tylko wejść i to zagrać, nie? Że już masz wrażenie, że to wszystko z ciebie po prostu, te wszystkie świeże rzeczy z ciebie uciekają. No tak. I tak, rzeczywiście, to czekanie na planie potrafi być bardzo dziwnym zjawiskiem. No nie chcę mówić, że wkurzające, nie? Bo jakby wiesz, no na przestrzeni tam iluś lat już musisz jakby nauczyć sobie z tym radzić, ale no tak, ten etap czekania to jest jedną z takich głównych cech, zalet, minusów tego zawodu. Absolutnie tak. I ta płacą cierpliwość wam po prostu jest... za czekanie.
Zagranie, za naszą pracę. Oczywiście, za naszą tak. pracę. Spektakl, który był jakimś w ogóle totalnym hitem chyba. Był, jest to super, no absolutnie tak. Jak ty wspominasz tą przygodę z tym serialem? Nie, Selfie Compel to jest spektakl. Spektakl, powiedziałam. A co ja powiedziałam? Serialem. Matko jedyna, serialem. Ze spektaklem, cały czas myślę tak. Dobra, ale no, brzmi jak serial, więc jakby w sobie rozumiem. Ale wiesz, mógłby z tego być niezły serial, tak myślę. Mógłby być z tego niezły serial, mógłby z tego bardzo dobry serial. Tak. W każdym razie, no ja super wspominam tą pracę, wiesz. Od samego początku, jak się dowiedziałem, że Piotrek Jasek, czyli scenarzysta Brzyduli swoją drogą. Brzydule, dokładnie. Pisze ten scenariusz specjalnie pod bohaterów, czyli specjalnie pod Julkę i specjalnie pode mnie, w sensie jakby, znaczy pod nas, no tak, że prowadzi tych bohaterów pisząc z myślą o nas, a może w ten sposób. No to od razu masz, kurde, wiadomo, że ja chcę w ten projekt wejść, ja chcę absolutnie to nagrać, widzisz już? Nagrać, tak. Chcę w tym zagrać. I co? No i tak powstało ten scenariusz kawałek po kawałku, aż w końcu stworzyła się jedna bardzo klarowna całość. Pracowaliśmy nad tym tekstem, nie wiem, 2-3 miesiące z przerwami. No i on od samego początku do końca odniósł jakby gigantyczny sukces. Ja nie wiem, czy on cały czas istnieje, bo ja już nie biorę udziału w tym. Nie, na razie ja sprawdzałam sobie w internecie, tak? chyba nie. No, ale wiesz, ale to były, pamiętam, takie 2 lata, kurde, w mojej robocie, w moim życiu, gdzie ta praca była jeszcze taka przyjemniejsza. Po pierwsze, ja bardzo lubię jeździć ze spektaklem. No właśnie chciałam powiedzieć, wy strasznie dużo czasu w ogóle spędzaliście, bardzo, jeżdżąc po całej Polsce, wiesz, prawda? Są koledzy, którzy no, mają znacznie, że tak powiem, więcej terminów jeżdżących i to nie zawsze jest takie... nie chcę mówić przyjemne, tylko musi być równowaga. Ten moment, kiedy jesteś w domu i ten moment i odpoczywasz i pracujesz, powiedzmy, jasne, tutaj na miejscu, a ten moment, kiedy jeździsz, bo jak jesteś codziennie w innym mieście, na przykład wyjeżdżasz rano z Warszawy, jedziesz parę godzin do miejsca B, nie? I tam grasz spektakl i potem z miejsca B wieczorem jedziesz do miejsca C, żeby zagrać spektakl następnego dnia i potem jeszcze, i wiesz, tak w kółko kilka dni pod rząd, no to powiem ci, że po kilku dniach już tak masz, że nie pamiętasz, gdzie byłaś, aha, bo nie widziałaś tego miejsca. No tak. W sensie byłaś w tym teatrze, byłaś tylko, w teatrze, dokładnie, ale jakby już miasta nie widziałaś, nie? I to nie jest takie łatwe. Natomiast jak masz super ekipę, to wszystko się zawsze zgadza, jest na miejscu. Więc to jest absolutnie super i co? No ja i bardzo fajnie. Lubię, bardzo lubię. No i dobrze. Selfie.com.pl, odrzućmy sobie com.pl, selfie. Ile czasu zajmuje ci zrobienie idealnego selfie? Poproszę kolejne pytanie. Nie. Ja jestem bardzo ciekawa, ale powiem ci dlaczego, dlatego że kolejne moje pytanie jest o twój Instagram, dlatego że twój Instagram stał się taki bardzo artystyczny. No, a to jeszcze nie mów, to ja ci odpowiem najpierw na dobra, pierwsze pytanie. Dawaj, no. Dobre selfie to jest ciężki temat, bo teraz pytanie, co chcemy uzyskać przez to, że to selfie ma być dobre, nie? Prawda. Co ma być? Czy ma być jakieś, nie wiem, naturalne, wyretuszowane, co z nim chcemy potem zrobić? Jakby już nie chcę za bardzo ingerować w zdjęcia, które robię, znaczy staram się po prostu robić to zdjęcie tak? Żeby było idealne. Tak, ale nawet nie mówię o selfie, tylko mówię jakby ogólnie o wszystkich. Ale a selfie jest najgorzej i najciężej. To jednak jest nasza twarz. W pewnym momencie, jak robisz tak, to już kurde. I po paru minutach łapiesz się i mówisz, Jezu, które to jest zdjęcie? Czemu ja to robię? Ale jakby, wiesz, bo zauważyłem, że to, co jeszcze wyprzedzając chyba to twoje pytanie, że mój Instagram trochę się gdzieś tam zmienia, bo wiesz, wiele razy jakby temat Instagrama pojawia się praktycznie wszędzie, nie? Wszędzie. Że jednak ludzie rozmawiają, wiesz, co to jest za przestrzeń, jaka platforma i co na niej powinno się znajdować. Jednak jakby nie było, twój Instagram jest twój, mój jest mój, twój jest wasz i tak dalej, więc jakby możemy sobie umieszczać tam treści, zamieszczać jakie tylko chcemy, nie? Prawda. I stwierdziłem, dobra, to jest taka moja przestrzeń, gdzie kurde, ja jednak patrzę na to zdjęcie i patrzę na tą składową tych 9 ostatnich zdjęć, żeby wszystko gdzieś tam ładnie wyglądało i wszystko się zgadzało, ale czyli żeby było estetą, bardzo spójne. No nie, no wydaje mi się, że tak, patrząc na ten Instagram, wydaje mi się, że tak. Bardzo. Chociaż czasami są takie momenty, że mam wrażenie, nie, absolutnie, kurde, to jest za ładne, to jest za jakieś takie, za wymiziane, trzeba to przełamać, trzeba wrzucić czarny kolor, czerwony, zielony, jakiś filtr i tak dalej, bo po prostu trzeba to złamać, już jest za fajnie, za ładnie. No dobra, no ile tych zdjęć musisz zrobić, żeby to jedno na Instagrama wrzucić. Z 500? Wiesz co? No nie, ale pamiętam, że robisz taką serię, powiedzmy, 5, 6, 10 zdjęć i mówisz, to fajne, ale może być lepsze. I potem robisz 50 kolejnych na przykład, bo zdarza się, ale bardzo rzadko. I okazuje się, że tam te, które zrobiłaś wcześniej, w sensie dochodzisz do tego, nie wiem,
10, mm-hmm. i okazuje się, że tam pierwsze trzy były najlepsze jednak. Nie? No tak. Wiesz, o co chodzi? Że to no, nie ma sensu kombinować nie, no ja wiem. Dalej. Nie ma sensu kombinować dalej po prostu. Doskonale. Ale nie, dobre selfie to jest takie naturalne jednak. Naturalne selfie, jednak, wiesz, nie wyretuszowane. No wiesz, no teraz mamy taką modę na Instagramie, nie wiem, na pewno obserwujesz jakby no. nie tylko profile, które cię interesują. Nie. Postarzanie to jest jeden jakby... Postarzanie było fajne wczoraj, no już dzisiaj jest passé. No trochę tak jest, coś, to był taki trend na chwilę. Tak, trend na chwilę, no ale wczoraj jakaś gruba akcja wyszła z tą apką. Tak, że ktoś nas śledzi tak, w ogóle. Zajrzyjcie sobie, poczytajcie. Tak, wystarczy wpisać nazwę aplikacji i jakieś artykuły na pewno na ten temat wam wyjdą. Ale jest moda na to, że teraz wszyscy chcą być, wiesz, w internecie idealni, chcą być wszyscy piękni, chcą być wszyscy gładcy i w ogóle wiesz, co ty o tym myślisz? No bo sam mówisz, że dla ciebie najlepsze są naturalne jakby zdjęcia. No, mam ale z jednak... tym problem, wiesz co, mam z tym problem, kurde, bo, znaczy ja mam z tym problem. Mm-hmm. Z jednej strony absolutnie szanuję i jeżeli ktoś wybiera taką drogę, że chce, nie wiem, wyglądać super naturalnie i w życiu i na zdjęciach, proszę bardzo, mm-hmm. nie mogę mu powiedzieć, jak ma żyć. Jeżeli mm-hmm. on decyduje, że tak chce, no to proszę, niech tak robi. Ale z drugiej strony, wiesz, takie brudki, są też super, nie? Mm-hmm. Wiesz, jak patrzysz, kurde, na stare zdjęcia, nie? Na przykład naszych rodziców, nie wiem, robili nam zdjęcia, czy naszych rodziców, gdzie no, nie było żadnego retuszu, nie było komórek, tylko, wiesz, pyk, materiał światłoczuły i masz na filmie wszystko i wywołujesz. I nic się w tych zdjęciach nie uderza. W sensie, nic, one są super. Dokładnie, one są super. Są trochę oldschoolowe i tak dalej, ale w nich jest jakaś niesamowita moc. I fakt, że oni posiadali wiedzy, że można by to wyretuszować. Prawda? Jeszcze, nie? Że to przyjdzie za 20-30 lat, tak. Ale po co, kurde? No ja ostatnio miałem też takie w ogóle spotkanie z taką kobietą. Leciałem samolotem i usiadał obok mnie pani. Po chwili oczywiście zaczęliśmy rozmawiać i ja tak na nią patrzyłem i po prostu nie mogłem oczu oderwać. Wiesz co, to było niesamowite, że ona miała no więcej lat niż ja. Ona miała, wiesz, dorosłe dziecko, ale ona nie miała... Ona miała dość dużo zmarszczek, mm-hmm. ale była bardzo zadbaną kobietą. Mm-hmm. I to było tak piękne, i to było tak naturalne, że tam nie było nic, wiesz, o co chodzi. Tak, co trzeba by było, wiesz, jakoś poprawiać. Naprawdę to było super. Wracając do twojego Instagrama, jest on bardzo artystyczny. Bardzo artystyczny. Czy ty robisz wszystkie zdjęcia sami, czy sami obrabiasz? Sam. Wszystkie zdjęcia, ja wiem, że które lubisz zdjęcia. Się na Instagramie są rzeczywiście moimi zdjęciami. Może jakieś tam kiedyś się trafiło mm-hmm. nie moje, ale rzeczywiście staram się zrobić tak, żeby wszystkie zdjęcia były moje. Zdarza się, że trafiają nie zdjęcia na bieżąco, tylko jakieś starocie. Mm-hmm. Ale takie aktualne, no takie rzeczy, które tak zwane. Jakieś wspominki tak, ale coś, co mówił, o, ja też mam to zdjęcie, kiedy to było? 15 mm-hmm. lat temu, dawaj, wrzucam. Dawaj. I tak się absolutnie zdarza. No i tak, robię ja, czy je retuszuję? Nie. Nie, nawet staram się mówić i tak prowadzić wszystko, żeby już potem nie bawić się przy żadnych psujach, czyli przy tych aplikacjach, mm-hmm. żeby coś. No jedyne co, to musisz tylko zmienić format, bo Instagram no tak. nie przyjmuje tam pełnej klatki, nie? Ale tak to nie. Znaczy przyjmuje, ale ja nie chcę zmniejszać. Wiadomo, chcesz mieć po prostu ładną oprawę swojego Instagrama, czyli Instagram jest dla ciebie ważny. Lubię tą przestrzeń. Okej. Okay. Lubię tą przestrzeń. Ale jak na przykład miałbyś zrezygnować z Instagrama na jakiś czas, spoko czy nie? Spoko. W ogóle gdybym miał zrezygnować z komórki na jakiś czas, tak żeby miałoby mnie mm-hmm. odciąć i tak dalej, spoko. Nie miałbym z tym problemu. Czyli nie jesteś uzależniony? Nie, myślę, że jestem, tylko musiałem to w sobie w głowie przerobić, że dobre głosy będę miał. Nie, trochę jestem. Nie, w sensie rzeczywiście, że brakuje mi, wiesz, staram się, jak widzę, że na przykład, nie wiem, jadę rowerem i na co drugich światłach sięgam już po komórkę, mm-hmm. żeby coś powiedzieć, mówię, cholera, po co ja to robię? Nie, za 10 minut spojrzę, nie, na przykład na ekran, nie, że, mm-hmm. że to są takie naturalne odruchy, których chciałbym się wyzbyć, mm-hmm. czy już się cieszę, kiedy widzę, że jak wstaję z łóżka, na przykład budzę się, to pierwszą rzeczą nie jest sięganie po telefon. Tylko wiesz, czynność jakaś ABCD i dopiero telefon, czyli to jest dobra zmiana, tak znaczy, zwana. Tak, staram sobie jednak zdawać po prostu sprawę z tego, co się gdzieś tam dzieje z tymi telefonami. Bo nawet nie tyle Instagram, chociaż rzeczywiście ten Instagram najwięcej czasu pochłania, prawda. Ile po prostu telefon. Ogólnie nie? telefon, no jasne. A jeszcze prezentowałeś formę zaskakującą na Instagramie, formę fizyczną, sylwetkę, chodziłeś na siłownię, ale tuż przed wejściem tutaj na nasze nagranie powiedziałeś, że zrezygnowałeś z siłowni, a ja absolutnie nie chciałam tego słuchać tam, chcę to usłyszeć. Czemu nie chciałaś tego Bo chcę tutaj słyszeć. Dlaczego? To, wiesz co, to powiedziałem ci, że zrezygnowałem z siłowni, ale ja nie wiem, czy ja zrezygnowałem z niej na chwilę, czy na jakiś okay. czas, czy na dłużej. Tego nie wiem. Mm-hmm. Wiesz co, doszedłem do takiego momentu w ćwiczeniach, że to nie jest tak, że one mnie nudzą, tylko mm-hmm. wykonujesz pewien ciąg, nie wiem, jest zdarzeń i te ćwiczenia i to wszystko, i odpowiednia suplementacja i jakby w pewnym momencie masz już
jest jakiś pewien konstans. Mhm. I to nie, zdarza się oczywiście na siłowni bardzo często tak, że nie widzisz tych efektów, tylko przez dwa lata starałem się jakby sprawdzać, nie, moje ciało i patrzeć, co się dzieje w różnych warunkach. I widziałem, że jak wchodzi dieta odpowiednia i trzymasz się odpowiedniej diety, dieta odpowiednia to jest raczej taka mocna, hardkorowa dieta. To nie jest taka, ach, tam wiesz, 1500 kalorii, tak, w rzeczywistości tłuszczu ile chcesz, tam węgli ile chcesz. Prawda. Nie, tylko masz, nie wiem, 20% czy 15% czy 10% tłuszczu na posiłek, nie, z 4 dni i tak dalej. No to kurde jest hardcore. W sensie to, wiesz, a pamiętam, że też z moim trenerem, jakby trenerką, to wielokrotnie rozmawiałem, mówię, ja nie jestem zawodnikiem, ja nie chcę, żeby moje życie tak wyglądało, ja nie mogę mojego życia podporządkować diecie. Ja nie mam tak, że się codziennie wysypiam i po prostu idę do pracy, pracuję 8 godzin, wiesz, i wiem, że wrócę na pewno do domu o tej godzinie, tylko mam szalone godziny pracy. I często w nocy muszę, też na dokładnie tak. I wiesz, no i po takiej nocy to budzisz się jak zombie następnego dnia, nie? I w sensie jakby... No to jakby nie jest łatwe, poza tym też nie jestem bardzo młodym człowiekiem, więc mój organizm nie jest tak, wiesz, zdolny do nie ma takich możliwości regeneracyjnych jak na przykład młodszy organizm, więc staram się znaleźć coś takiego, czy taki rodzaj ćwiczeń, żeby mi to odpowiadało, żeby nie wyglądać przemega, ale żeby świetnie się czuć, ale żeby się czuć dobrze ze sobą. Nie? I to jest taka przerwa, żeby sobie poszukać i szukam. I kalenistyka była rzeczywiście, to była pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy. Żeby też, chodziło mi o to, żeby te zajęcia nie były kontuzyjne i zaskoczę Ciebie w ogóle, bo była kalenistyka, ale faktem, że to była krótka piłka. Bardzo dużo o tym rozmawiałem, dużo o tym czytałem, staram się do tego niesamowicie przygotować. I tak jakoś nie wiem, czy do tego wrócę, czy nie. I zastanawiasz się nawet. Powiem Ci, że rzecz, którą bardzo odwlekałem i mówiłem, że absolutnie nie, że absolutnie to nie jest dla mnie, że na pewno nie pójdę na te zajęcia, że to nie jest moja broszka, że to nie jest moja piłka i tak dalej. I zgadnij, gdzie wylądowałem, jestem totalnie zadowolony i po prostu nie mogę doczekać się każdych kolejnych zajęć. Na jodze? Nie, joga jest sztosem absolutnie. Patrz, nie poszedłem na jogę, bo na jogę chodziłem parę lat temu, tylko że joga mnie tak wycisza, żebym tu siedział teraz taki wyzamowany. Ale wiesz co, jest taka joga, która jest bardzo energetyczna, to jak zejdziemy sobie to pogadamy. Tak. Nie, joga jest absolutnym sztosem. Pamiętam, że jak chodziłem na jogę chyba przez 2 miesiące i rzeczywiście chodziłem tak w ogóle bardzo, bardzo, bardzo regularnie, mogłem sobie na to pozwolić, to były takie zajęcia, które niesamowicie... mnie uelastyczniły, nie jak to się mówi, w sensie byłem gębki też byłem rozciągnięty, czym się świetnie, wiesz, ale jakby czułeś, że te wszystkie spiny tam, kostki, które na siebie gdzieś tam naciskają, że to wszystko tak się ładnie porozluźniało i to było bardzo fajne. No to dawaj, mów teraz, co to nie jest? Nie uwierzysz. No? Crossfit. Naprawdę? Tak. Nie wierzę. Tak. Ja też to nie wierzę. Kurde, ja też to nie wierzę, chodzę na crossfit. Jestem przezadowolony. Naprawdę? Jestem przezadowolony. Ale wiesz co, ja ci powiem, że ludzie mają takie trochę błędne jakby wyobrażenie tego, jak wygląda crossfit i właśnie dużo osób mówi, nie, ja w życiu na to nie pójdę. A jednak tam jest tak, że ćwiczysz w grupie? Ta grupa daje taką, wiesz, jakby motywację. Ale i, wiesz co, no, ale absolutnie tu się zgadzam. Poza tym crossfit jest bardzo ogólnorozwojowy, więc... Tak, ale właśnie, wiesz, ja się przede wszystkim bałem, bo wiecznie się pojawia, jak jest crossfit, to bardzo często pojawia się pytanie, czy crossfit jest kontuzyjny, nie? Kontuzjogenny. I tak mam, kurde, tak. A ja wiem, że jak ja przegnę na przykład z kolanami, no to na przykład potem już mam 2 tygodnie wolnego, nie? Tak. I wiem, że nie mogę tego robić, ale ponieważ ja już o tym wiem, no to staram się jakby przeciwdziałać. I tego się bałem, ale ja pamiętam, że jak poszedłem na pierwsze zajęcia dla beginnersów, jestem w grupie beginnersów. Mimo tego, że wiesz, jakby chodziłem 2 lata tam bardzo regularnie na siłownię, to się absolutnie jakby nie wychylam, bo to są trochę zupełnie inne zasady. Oczywiście. I zupełnie inne pole, więc nie mogę powiedzieć, ej, to ja chcę grupę wyżej. Absolutnie nie. Od podstaw, nie? Żeby nie było żadnej ściemy. Mam super grupę, którą pozdrawiam. Bardzo lubię swoją grupę. No i fajnie. Czyli dobrze się czujesz, trenujesz? Tak. Z każdych zajęć jest w ogóle, na każdych zajęciach jest coraz lepiej. Tylko, że wiesz, no, zawsze każdy ci powie, że rozgrzewka, że z głową, że jeżeli czujesz, wiesz, jest bardzo dużo teorii też. Pamiętam, że przez pierwsze 2 tygodnie to na tych zajęciach masz bardzo dużo teorii, zanim w ogóle cokolwiek dotkniesz. Ale to chyba tak powinno być, nie? Tak, ale wiesz co, tak. Ale czasami tam... już to jest, miałeś tak, że dobra, dajcie mi te ćwiczenia. Miałem tak, ale potem znowu pojawia się jakaś taka opcja, nie? Czy jakieś takie zagadnienie, mówię, o kurde, chyba tego nie widziałem. Mówię, dobra. No ale wiesz, no jednak technika jest potwornie ważna. Oczywiście, i że tak. Jednak to jest super, no i też crossfit na każdych zajęciach też ci przypominają, jeżeli dzisiaj, nie wiem, czujesz, że masz tylko 20%, to rób, ale tylko na 20%, nie szarżuj. To jest, bo nie przyjdziesz na następne, no tak, bo nagle coś ci wysiądzie. Absolutnie nie o to chodzi. Czym nas zaskoczysz jeszcze w tym roku albo w przyszłym?
wiesz, ten rok już jest krótki, bo tak naprawdę ja sobie uświadomiłam, dzisiaj no, za chwilę jest sierpień, tak, więc tak naprawdę do końca roku zostało nam niewiele. Mówisz, że jest tak, jest serial W rytmie serca, tak. Jest Na dobre i na złe. No, co spektaklu nie ma. Spektaklu nie ma. Spektaklu nie ma. Nie wiem, zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Czyli cały czas. No, coś się dzieje, czyli, ale czy coś zobaczymy. No jasne, czyli po prostu musimy czekać i obserwować, no tak? Tak, no tak. Oczywiście życzcie mi jak najlepiej. No, no przecież oczywiście ja właśnie chciałam przejść teraz do życzeń. Ja przede wszystkim życzę Ci zdrowia, jak zwykle. O, wiesz, super, zdrowie jest najważniejsze, szczęścia, spełnienia marzeń, pomyślności w pracy. No i wszystkiego, co najlepsze. Czekam na seriale, czekam na to, co się wydarzy z Brzydulą. No i mam nadzieję, że... No i do zobaczenia na Kosmicie. No i do zobaczenia. No ja wiesz, ja to bym chętnie przyszła, więc... Ja zapraszam. No zapraszam. Dobrze, to sobie tutaj, wiesz, już na backstage'u pogadamy. Dziękuję Ci, Filip, bardzo, to była przemiła rozmowa. Bardzo dziękuję. Wam dziękuję bardzo, że byliście z nami. To była Przerwa na kawę, to był Filip Bobek i do zobaczenia w kolejnym odcinku.